ostatnią uchwałę dla dzisiejszej sesji. To jest projekt uchwały zarządu redukcji numer 1. Otóż Wydział Spraw Administracyjnych przysłał, proszę Państwa, w ramach konsultacji społecznych oraz ponownie wystawione na stoliku. Trwa ogólna dyskusja w mieście. Zostaliście Państwo radni również wszyscy maile z informacją na temat konsultacji społecznych w celu wyrobienia stanowiska i proszą nas o podjęcie stosownej uchwały. Zarząd przygotował projekt uchwały. Różni się ten projekt uchwały od projektu uchwały, który przygotowały inne dzielnice i który przygotowało miasto, bo to jest element konsultacji, jaki mamy zdarzyć. Otóż zarząd zaproponował, nie było jednomyślne głosowania, były cztery głosy za. Panie Bolku, był pan? Nie. Każdy ma prawo do własnego zdania. I zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta. Przypomnę, że Rada Miasta zaproponowała, ażeby w Boże Narodzenie, Wielką Sobotę, Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę sklepy były zamknięte, a w każdą niedzielę otwarte do godziny 12. Propozycja, proszę Państwa, Rady Miasta była, żeby w Wielki Piątek były sklep otwarty, żeby był do godziny, żeby był do, zamknięty. Nie mówiąc nic o Wielkiej Sobocie. No wydaje się, że jeszcze Wielki Piątek, po pierwsze jest to dzień normalnej pracy. Dla większości, no tych, którzy pracują, jest to normalny dzień pracy. Natomiast Wielka Sobota jest już dniem wolnym od pracy. I o to chodzi, żeby Wielką Sobotę była możliwość spędzenia z rodziną. Nie wchodzimy w sprawy religijne, bo to jest każdego jakby sprawa, ale pod względem przede wszystkim możliwości spędzenia tych świąt z własną rodziną. Po drugie, ci pracownicy, już panu dał, już panie słowo, to... mają rodziny, mają, proszę Państwa, mają własne dzieci, chcieliby też te osoby świętować. Istnieje możliwość naprawdę zakupu wszystkiego o każdej porze. Sklepy są całodobowe i sądzę, że nie ma takiej potrzeby, żeby w każdej chwili biegać do tego sklepu Wielką Sobotę czy w Wigilię. I podobna sytuacja dotyczy jakby niedzieli do godziny 12. W Europie Zachodniej jest to różnie. Co w niedzielę do 12? Nie wiem, ograniczenie handlu do godziny 12 w Europie. No rozumiem, ale w Wigilię to uważam, że powinno... Ej Basiu, ale ja tylko dokończę zdecydowanie, już otwieram dyskusję. Pan Jacek się zgłaszał pierwszy. Chciałem jeszcze... Rozumiem, że macie Państwo tutaj... Jest uzasadnienie. Otwieram dyskusję. Pierwszy się zgłaszał pan Jacek Młynarz. Tak. Mam jedną uwagę do tej uchwały. Zastanawiałem się na terenie, na tym kontroli Rady Miasta. Bo o ile Wielka Sobota i to na pewno mogę się zgodzić. Każdą niedzielę. No na Zachodzie chyba też w większości krajów wiekopowierzchniowe sklepy są zamknięte w niedzielę. I myślę, że można w tą stronę iść, no tutaj tylko do 12 proponujemy. Wigilia Bożego Narodzenia. Tutaj pan przywołał kwestię Wielkiego Piątku, że jest piątek jednym pracy. Wigilia Bożego Narodzenia, jeżeli nie wypada w sobotę albo w niedzielę, wypada w tygodniu i też jest dniem pracy dla każdego. Czy to pracuje w przemyśle, czy w usługach? Ale zakłady pracy pracują, pracują do 12 albo 14, a sklepy pracują do 8. Czy jest, możesz mnie wyszerzyć? Czy jest urzędnikiem, czy kimkolwiek? Owszem, jest taka tradycja, czy no, pracodawcy wypuszczają swoich pracowników wcześniej, ale to nie jest w każdej firmie i to nie jest w każdym urzędzie i to nie jest dla każdego pracownika. Bo są pracownicy, którzy muszą zostać na dyżurach, pomimo że większość wyjdzie. Są tacy pracownicy, są takie sytuacje, że na przykład kobiety są zwalniane, mężczyźni nie. Są takie rzeczy. Tak, i wydaje mi się, ograniczenie w Wigilię
trzeba, moim zdaniem trzeba by rozgraniczyć. Wigilia, gdzie się ma miejsce w weekend, owszem, jak najbardziej, do godziny 12 sklepy mogą być czynne. Natomiast gdy jest Wigilia w dzień powszedni, sklepy powinny być czynne, myślę, że do 15 do 16 godziny. Bo w tym momencie dyskryminujemy innych pracowników. Jeśli można. To znaczy, my mówimy o tym, że te osoby, znaczy każdy pracodawca oczywiście może puszczać w ogóle chce, są pracodawcy, którzy na Wigilię w ogóle mówią, że ludzie nie przychodzą do pracy. Tu chodzi o specyficzny zawód usługowy, czyli ludzie zamiast, żeby nie gonili po sklepach w tym dniu, tylko mamy tyle zabieganych i tyle jesteśmy pracującym nadmiar narodem, że należałoby wprowadzić pewne ograniczenia, bo można powiedzieć tak, jest tradycja. No ta tradycja jeszcze 10 lat temu tej tradycji nie było, bo sami tą tradycję stworzyliśmy kupowania w niedzielę, kupowania w święta i do samego końca niedługo ci ludzie, bo to nie są tylko ci, co sprzedają, to jest cała ochrona, to jest cała infrastruktura, to jest całe zaopatrzenie i wszystko. Wiadomo, że są zawody typu ochrona, nie wiem, policja, straż pożarna, wielokrotnie byłem w Wigilię i święta i nie robił mi z tego problemu. Ale generalnie chodzi o to, i tu się akurat przychylam i w 100% podpisuję, żeby pewne rzeczy cywilizować i nie popadać. No dziwię się, że akurat pan podnosi tą sprawę, bo ja myślę, że w Wigilię, jak ktoś nie zrobił zakupy, no cóż można kupić w Wigilię jeszcze tego, czego nie ma? Coś, co się nie kupiło. No przecież nikt nie idzie po to, żeby kupować baterię do zegarka, ani żeby kupować co kobierówkę, czy kupować te, bo chleb to się kupuje wcześniej, wszystkie produkty spożywcze kupuje się przed świętami. Taka to nie jest, dotyczy to, proszę Państwa, jednego dnia w roku, który jest chyba najważniejszy w naszej tradycji, bez względu na przekonania religijne, najważniejszym dniem jakby rodzinnym, który należy tą tradycję kultywować. I według mnie to jest, no, jeśli Rada Miasta podjęła w ten sposób sprawę, ja się z tego osobiście bardzo cieszę. Według mnie Wielki Piątek, to nie ma znaczenia, kiedy jest Wigilia, który dzień tygodniu, Wielki Piątek, natomiast uznaliśmy, że to jest normalny dzień pracy, natomiast Wielka Sobota, wtedy, kiedy jest jedzenie, kiedy jest przygotowanie, to jest i to idzie w duchu, i w duchu tradycji, i w duchu jakby, no nie ma takiej potrzeby, nie ma braku towarów na rynku, to nie ma potrzeby stania w kolejkach. Tak przynajmniej, tak żeśmy rozmawiali w tym samym duchu, nie dorabiając jakby wielkiej ideologii. Przepraszam, że tutaj musimy sprostować kilka rzeczy. To nie Rada Miasta podjęła uchwałę, bo z Rada Miasta podjęła uchwałę, bo nie są faktyczne, nie są takie uchwały, że nasze komisje jest inne. Nie, nie panie. Rada Miasta podjęła uchwałę o konsultacji. No ale to jest chyba troszeczkę inna sytuacja, prawda? Pan mówi, że to jest Rada Miasta. Nie, panie. Rada Miasta podjęła uchwałę w celu konsultacji. Ale w sprawie konsultacji, a nie w sprawie zakazania handlu po godzinie 12. Proszę mówić jasno. No nie mówię. Druga rzecz. Handel, panie przewodniczący, to nie jest usługi, to nie tylko handel, tylko to są wszystkie punkty gastronomiczne, to jest fryzjer, to jest kosmetyczka, to są kina, to jest wszystko. Naprawdę olbrzymia. Pani prosi, czy możemy w ogóle skończyć? No to dziękuję bardzo. I nie chodzi o to, żebym ja mógł zrobić zakupy, bo ja nawet jeżeli do godziny 15 będę pracować, wstęp do godziny 15, to ja nie zrobię i tak tych zakupów. Tylko chodzi o to, dlaczego pracownik korporacji ma siedzieć do godziny 15, a pracownik handlu ma on zagwarantować wyjście o godzinie 12. Tego nie rozumiem. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Ja panu odpowiem, ale dlatego, ja bym pan rzucił na sobie niepokój o tak zwanej niesprawiedliwości. To nie jest tak do końca, bo różnica polega na tym, że wielokrotnie, a w handlu zwłaszcza, pracownik mamy handlu są kobiety. I pan jak wyjdzie od trzeciej, to pan przyjdzie do domu na Wigilię, a ta kobieta musi przyjść zrobić tą Wigilię, musi mieć czas. A jak pan, a bierze, musimy wybaczyć panią Wolku, ale nie jesteśmy w czasach ja nie wiem, ale już. Ale proszę Państwa, rozchodzimy. Ale ja panu rozumiem, że kobie, ale to powiem się uważam, że to jest słuszne, bo to jest moje zdanie subiektywne. Pan ma inne zdanie subiektywne i na tym bym zakończył. A radni pomyślą, jak do tego wyjdzie. Pan Tadeusz Telskiś. Ja tu nie wiem, w każdej korporacji, ja pracuję w dużej korporacji międzynarodowej i to nie jest do końca tak. Mówisz, większość interesowana tam, gdzie może, bym puszczał pracowników na szczęście. O, nie. Z
mają doświadczenia, tak jak pan wspomniał. No to ale ja mam oczywiście nie dotyczy to sytuacji, która została wiedzieć, gdzie muszą na ze względu na zachowanie jakiejś ciągłości, dostępności usług. Ale niestety no, nie uprzejmimy wszystkich. Natomiast tam, gdzie się da coś zmienić, to uważam, że należy zmienić. Ja mam tylko wątpliwości, czy to może zależy rozwiązać na każdym dziele, czy to jest realne do przejścia. Polskim jest Europie, nie są kraje, gdzie są nam potrzebne, są kraje, gdzie nie są. Natomiast no, nie wierzę do końca, że jestem przejrzysty, tego odpowiedzieć, bo no, w każdym wigilię trzeba ją przygotować. I kiedy się trzeba przygotować? No, każdy jest w stanie sobie zaplanować to tak, żeby nie chodzi po sklepach o godzinie 14. Ja się nie zgadzam z tymi, którzy uważają, że oni mają prawo do robienia zakupów, kiedy chcą, bo po drugiej stronie to jest człowiek, który ma takie samo prawo i uważam, że nie należy tego do ja tylko zapytać chciałem tak, co z fryzjerami, na przykład co z fryzjerami. Jaką zabawę? Jaką wigilię? Tanka się rozwija. Tak, można siedzieć po mnie, kilka osób się na przykład. Panie Radzku, myślę, że mało kto chodzi robić na fryzurę wigilię. Ale ja bym, ja panu pomogę, panie Tadeusz. Panie Ginacyczy, to proszę zauważyć, na jaką uchwałę procedujemy. Dotyczy handlu, a nie usług. Nie, właśnie to nie może być tak i nie będzie dotyczyło sklepów wielkopowierzchniowych, tylko będzie dotyczyło tam, gdzie nie ma, gdzie nie ma właściwości, tak? Jest do tej pory niedzielę. Ale pan mówi za wszystko. Ale to... Ale pan mówi za wszystko. Ale pan mówi za wszystko. Ale pan mówi za wszystko. Pan Tadek jeszcze, i za jakie czemu będzie wszystko? Rozumiem, sam szacunkiem Jacku, ale rozumiem, że ja to rozumiem w ten sposób, ponieważ ja nie mogę mieć lepiej, ktoś inny też nie może będzie mieć lepiej. Ja się z tym nie zgadzam. To, że inni nie są w stanie wyjść, to nie znaczy, że wszyscy nie mogą. Panie Tadku, no to jest tak, że to ja nie mam, inny też nie będzie mieć. Nie wiem, co do nich, jeżeli robimy taką uchwałę, to drugą ja określę, że się pracuje. No to może uchwałę dotyczącą. Ja mogę powiedzieć tylko, że ja proszę, że tak jest taki ciągłym. Zarzut się przychyla do tego, że tą wigilię wcześniej pracownicy mogli, jak jest mniejszy, do stanu minimalnego. Zupełnie, tak. Proszę Państwa, wychodzimy jakby poza sprawę. Jest taka propozycja zarządu. Rozumiem, że dyskusja się odbyła. Każdy z nas ma różny punkt widzenia. Przedstawiłem tą argumentację. Wydaje się, że ona jest zrozumiała. Mam nadzieję, że Państwo się przychylicie do tej opinii i tak decyzję podejmuje Rada Miasta, bo na dzisiaj jest uchwała o konsultacji. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 0 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 9.